Instytut Fizyki tworzą pracownicy o szerokich zainteresowaniach, od nanotechnologii, poprzez biofizykę, fizykę jądrową, na astrofizyce kończąc. Pracownicy ci pracują w 4 katedrach. Publikujemy w najlepszych czasopismach, które pozwoliły nam osiągnąć kategorię A w ostatniej ewaluacji jednostek. Materiały dwuwymiarowe to klucz do postępu technologicznego. Chyba nie ma takiej osoby, która nie słyszałaby o grafenie. My natomiast zajmujemy się kuzynami grafenu, zbudowanymi z atomów innych pierwiastków. Kilka lat temu nasz zespół po raz pierwszy na świecie dokonał syntezy krzemowego odpowiednika grafenu z silicenu w formie planarnej, takiej zupełnie płaskiej. Na swoim koncie mamy też udane próby syntezy innych materiałów. Wytworzyliśmy dość egzotyczną fazę antymonu. Oczywiście w naszych badaniach nie skupiamy się jedynie na syntezie nowych materiałów, ale także na ich charakteryzowaniu, funkcjonalizowaniu i poszukiwaniu potencjalnych zastosowań. Jako przykład przytoczę tutaj jeden z obecnie realizowanych w naszej katedrze grantów badawczych. Dotyczy on magazynowania wodoru z wykorzystaniem właśnie materiałów dwuwymiarowych. No, tematyka niewątpliwie intrygująca i istotna w kontekście nieuniknionej transformacji energetycznej. Te przykłady to tylko niewielki wycinek naszej dość intensywnej aktywności naukowej. W katedrze biofizyki realizujemy kilka projektów, ale projektem, który dla nas jest najbardziej interesujący, najbardziej fascynujący, też projektem, na który mamy obecnie grant, jest projekt, którym zajmujemy się okiem człowieka. W oku ludzkim jest plamka, która nazywa się plamką żółtą i za barwę tej plamki odpowiedzialne są barwniki, luteina i zaksantyna. Te barwniki być może znane są Państwu z dostępnych w aptekach suplementów diety, ale nas interesowało, po co natura umieściła te dwa barwniki właśnie w plamce żółtej. Dzięki prowadzonym badaniom, między innymi na sprzęcie, który jest tutaj za mną, udało się odkryć mechanizm, który nazwaliśmy mechanizmem żaluzji molekularnych. Jest to mechanizm, który zabezpiecza receptory w naszym oku przed nadmiernym oświetleniem. Te barwniki pochłaniają światło niebieskie, które dla nas jest szkodliwe, wtedy, kiedy tego światła jest za dużo. Dzięki tym badaniom możemy stwierdzić, że ważna jest nasza dieta. Ważne, żeby w tej diecie znalazły się takie rzeczy, które zawierają właśnie te barwniki. Papryka, kukurydza, zielone części roślin. Więc zamiast kupować suplementy, po prostu jedzmy kolorowo. We współpracy z Instytutem Nauk Biologicznych UMCS-u stworzyliśmy urządzenie, które bada jakość wosku, a to jest konsekwencją pewnych badań materiałowych, które prowadzę już od dłuższego czasu w Instytucie Fizyki. Zajmuję się fizyką materiałową, badając ją głównie metodą anihilacji pozytonów. VAXO jest niewielkim urządzeniem pozwalającym badać jakość wosku pszczelarzom indywidualnie w bardzo prosty sposób, pokazującym wynik w bardzo przejrzysty sposób, nie wymagający wiedzy naukowej. Po prostu klasyfikuje te woski na woski naturalne i woski zafałszowane. Konsekwencje zafałszowania wosku są dość, można rozumieć, dość szeroko. Po pierwsze, dotyczy to strat gospodarczych związanych z mniejszą produkcją miodu, z mniejszym pozyskiem tego wosku do różnych gałęzi gospodarki, ale również fałszowanie wosku ma bardzo duży wpływ na biologię rodziny pszczelej. Zafałszowanie wosku powoduje i choroby pszczele, i słaba mechaniczna jakość zafałszowanego wosku powoduje po prostu straty w rodzinach pszczelich. Nasze urządzenie VAXO jest unikatowym w skali światowej produktem, jeśli chodzi o urządzenia do badania jakości wosku pszczelego. Stąd też mamy nadzieję, że urządzenie to pozwoli na segregację jakości wosku i uzależnienie po prostu ceny wosku od jego jakości. Staramy się, aby nasze badania prowadzone były na najwyższym poziomie. Możemy to osiągnąć dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysokiej jakości specjalistom. Takie połączenie to niewątpliwie gwarancja rozpoznawalności nie tylko na rynku krajowym, ale również na światowej, międzynarodowej arenie.